Kochani, pozdrawiam z Kemer. To jest przepiękne, zielone miejsce w Turcji. Są tu piękne hotele, fajna miejscowość, bardziej zieleń. Jeśli lubicie Chorwację, to zapraszam Was do Kemer, bo też będziecie mieć góry, zielenie, lasy piniowe i będzie przepięknie. Kochani, a dzisiaj w pierwszym odcinku vloga zapraszam Was na rysik, szczególnie po tym Kemer. Zobaczymy wybrzeże, jak to wygląda wszystko fajnie i na pewno jest to miejsce, które jest warte, żeby tu przejść na wakacje. Słuchajcie, w Kemer plaże są piaszczyste i żwirkowe i takie malutkie kamyczki, bardzo przyjemne. Woda jest czysta. Słuchajcie, wróciłem do Kemer chyba już po 10 latach. Dawno tutaj nie było, bo albo jestem na Rywierze Tureckiej, albo na Turcji Egejskiej. I cieszę się, że mogłem to Kemer znowu, słuchajcie, odwiedzić. Bo naprawdę jest takie bardzo eleganckie, piękne i troszkę mniej znane na naszym rynku, ale naprawdę warte, jak już byliście w paru miejscach w Turcji, przejdź sobie na wakacje do Kemer. Słuchajcie, teraz idziemy akuratnie sobie tutaj porcikiem, marinką, będziemy siadać na stateczek wszyscy i będziemy płynąć, słuchajcie, zwiedzać to wybrzeże. Tak, kochani, tak będzie nasze wyglądało wejście na statek, tu w Kemer. Proszę bardzo. Tutaj sobie grupa czeka. O. Kochani, wypływamy z portu w Kemer. Zobaczcie, jakie ładne widoki. Jak jest zielono, słoneczko świeci, mamy październik. Znaczy, w słońcu jest około 30 stopni, w cieniu z 25 z rana. Tutaj jako ciekawostkę Wam powiem, że te góry zatrzymują te chmury, więc to zawsze pogoda jest taka, no, bardzo pewna i to jest taki plusem Kemer, że w razie jakiejś zmiany pogody tu jest bardzo ciepło. Nie wieje tak. Kochani, obiecałem Wam zwarywany rejsik kolejny. I słuchajcie, taki jest właśnie kolejny fajny w Kemer. Zobaczcie, wchodzę tu na sam szczyt. I teraz co, słuchajcie, jesteśmy na pierwszej plaży, plaży Fazelis. Słuchajcie, Fazelis to jest takie miejsce, kochani, o, ale się trzęsie, dam radę, gdzie Aleksander Wielki, słuchajcie, przyjechał tu po to miasto. Teraz jego nie widać już, bo to jest, słuchajcie, zabytkowe miasto, ale są tu przepiękne ruiny, mało znane. Musicie zwiedzić. I słuchajcie, jaka była historia w ogóle hasła wazelinujesz, czyli chodzisz komuś w dy, tak? Ta historia polega na tym, że Aleksander Wielki podpłynął pod tą plażę, pod to miasto i powiedział, słuchajcie, albo mi się poddacie, albo płacicie podatki. I ci ludzie byli na tyle mądrzy, kochani, tak na przykład jak Czesi, że poddali się, słuchajcie, i żyli sobie dobrze, spokojnie, płacili tylko haracz Aleksandrowi Wielkiemu. I takie też są historie. Ocena tej historii jest bardzo subiektywna w mojej opinii, ale może i obiektywna, więc proszę Was o relację, jeśli chodzi o historię. Czy poddanie się komuś jest wyzwoleniem, czy nie? Ale biorąc pod uwagę, słuchajcie, tutaj to, co zwiedzamy i to, co robimy, to zobaczcie, to jest przepiękna sprawa, ponieważ nie wchodząc w politykę, wchodzimy w miejsce, w którym wypoczywamy. Zobaczcie, jak jest pięknie. Słuchajcie, jest tutaj tak, że jest czas na plażę Wani, tutaj lunchyk. O, statek się troszkę przechyla, ale słuchajcie, ja dam radę, ponieważ mam dobrego gimbala. Słuchajcie, i moi drodzy, dam radę. Wydawałoby się, słuchajcie, że jest bardzo pochmurno, zimno, ale wieście mi, jest około 30 stopni. Są chmury, które góry Taurus trzymają i nie pada. Także to jest piękne. Także tak wygląda ta wycieczka, słuchajcie, rejsik po Kemer. Kochani, śmiało Wam mogę polecić rejsik wybrzeżami Kemer z biura podróży Itaka. Słuchajcie, było fantastycznie. Mieliśmy słońce, troszkę deszczu. Słuchajcie, wszystko naraz. To jest październik, także było cudownie, słuchajcie, popalaliśmy się, poskakaliśmy do wody, zobaczycie parę ujęć. Także Kemer naprawdę
jak na październik, to proponuję nam no, rewelacyjną pogodę, bym powiedział. I słuchajcie, i naprawdę jest to destynacja, która w Turcji, która nawet nieraz nie szaruje. Także polecam wam i słuchajcie, zapraszam do centrum oczywiście Kemeru, później po wycieczce na zakupy. Do zobaczenia, wasz Aleksander, słuchajcie, lajkujcie YouTube'a i polubcie wszystkie rzeczy, które tam robię. I co, do następnego vloga. Szere fere, te szykie, derim. Dziękuję wam za oglądalność. Pa, wasz fan Aleksander. Pa.